Dzień dobry wszystkich, witam wszystkich na moim kanale Team Fighter. Jak obiecałem, omawiamy tutaj jak trenować, jak zacząć trenować, jak porządnie trenować, jak dobrze trenować, jak nie popełniać błędów, żeby treningi przynosiły efekty, żebyśmy się rozwijali, a nie robili sobie krzywdy. Więc dzisiaj powiem o tym, co dużo początkujących na początku treningów robi i jest wielkim błędem. Więc przede wszystkim pośpiech. Jak zaczynałem trenować u trenera Marek Okreskowicz czy Jan Giel, teraz wszyscy przychodzą i chcą od razu się bić, od razu chcą zakładać rękawice. Często przychodzi na pierwszy, drugi trening i się pyta trenerze, czy coś ze mnie będzie. Jak trenowałem, właśnie zaczynałem u trenera Okreskowicza czy Giela, to przez około 2-3 miesięcy nie zakładałem rękawic, nie robiłem nic. Tylko podstawy, chodzenie, poruszanie się, pozycja, zadawanie ciosów i to nie w żaden worek, tylko w powietrze i rozwijanie cech motorycznych, gibkość, elastyczność, trening ogólnorozwojowy. I to jest największym błędem, jaki robią i adepci sztuk walki i współczesni trenerzy, no bo wiadomo, każdy zawodnik płaci, więc każdy zawodnik to jest kasa i wszyscy chcą po prostu obecnie zarabiać kasę. Wiadomo, kasa jest potrzebna, no ale jak wygląda dzisiaj boks, a jak wyglądał w latach 80., 70., 60., czy wcześniej, czy od razu w powojennej Polsce boks. My, Polacy, uczyliśmy, Polacy, Rosjanie, Kubańczycy, uczyliśmy świat boksować. Było setki, no mogę spokojnie powiedzieć, setki zawodników, bo były na przykład 2 czy 4 grupy w klubie, no i na każdej grupie z 30-40 zawodników było. No oczywiście połowa albo nawet mniej niż połowa zostawała do końca, że coś osiągnęła, zaczęła walczyć, boksować, a często po pół roku, roku czy do pierwszego założenia rękawic i treningów w parze dużo osób odpadało, a dużo osób właśnie odpadało, tak zwane cwaniaczki, bo oni chcieli przyjść i od razu się bić. Nie wytrzymali tych podstaw, nie wytrzymali pracy motorycznej, pracy ogólnorozwojowej podstaw. Podstawy są podstawą. Tak samo jak nie nauczycie się dodawać, odejmować, nie rozwiążecie żadnego zadania w matematyce, tak? Więc jeżeli nie nauczycie się podstawy, równowagi, trzymania pozycji, chodzenia, nigdy nic więcej nie osiągniecie. Bo jak możecie zaatakować, jeżeli nie umiecie chodzić, to jak macie równowagę, jak macie podejść do przeciwnika, jak macie się obronić, jak macie odejść. Przede wszystkim spokój, panowanie nad emocjami, zimna krew. No i spokój, spokój, spokój i notorycznie, nawet Bruce Lee powtarzał, lepiej 1000 razy trenować jedno kopnięcie niż 100 kopnięć. Więc zaczynajcie powoli, spokojnie, wytrwałość, konsekwencja, to jest klucz do sukcesu. Pozdrawiam, Jan Sałamacha, mistrz świata w kickboxingu i zapraszam na mój kanał do polubienia, subskrybowania i udostępniania mojego kanału. Pozdrawiam.